Dzień dobry. Monika Pawłowska zdecydowała się przyjąć mandat poselski po Mariuszu Kamińskim. Jest to prestiżowa porażka Prawa i Sprawiedliwości. Przecież PiS cały czas twierdził, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami, nadal mają mandaty poselskie. A tu się okazało, że następna osoba na liście Prawa i Sprawiedliwości, na liście wyborczej, przejęła ten mandat. Monika Pawłowska, jak wiecie, jest posłanką bardzo obrotową. Kiedyś była w Wiośnie Roberta Biedronia, potem przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina, a jak to porozumienie się rozpadło, to znalazła się w Prawie i Sprawiedliwości. Była na liście nadzorowanej przez byłego ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka. No i teraz Czarnek ma problem, dlatego że to są listy, które on klepnął, to jest region, którym on zawiaduje i proszę bardzo, w takich szeregach okropna, okropna zdrada. Pani Pawłowska wzięła ten mandat, mimo że Jarosław Kaczyński apelował do wszystkich kandydatów PiS, aby tych mandatów nie przejmowali, ponieważ jego zdaniem to jest nielegalne i w związku z tym te mandaty mają czekać na obu panów, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Ta prestiżowa porażka PiS, to tak jak wspomniałam, to porażka Przemysława Czarnka i jego przeciwnicy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości na pewno to wykorzystają. To już widać, bo miałam w Tok FM do odsłuchania w aplikacji naszego radia gościa Adama Bielana, który tak delikatnie formułował taką tezę, no, że to jest problem Przemysława Czarnka. Niech przekona panią Pawłowską, żeby nie przejmowała tego mandatu po Mariuszu Kamińskim. Widać, negocjacje z Przemysławem Czarnkiem się nie udały. Moja hipoteza jest taka, że jedyne, co panią Pawłowską mogłoby przekonać do tego, żeby jednak tego mandatu nie przejmowała, to miejsce na liście wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Dlatego, że mandat poselski w Parlamencie Europejskim jest bardzo dobrze opłacany, o wiele lepiej niż w polskim parlamencie i tylko to panią Monikę mogłoby skusić. No ale PiS ją kusił sejmikiem lubelskim, z całym szacunkiem dla sejmiku lubelskiego. Dla pani Moniki nie była ta propozycja atrakcyjna. Dodajmy, że status posła niezrzeszonego, bo zapowiedziała właśnie, że będzie posłem niezrzeszonym, jest całkiem niezły, dlatego że Sejm musi takiemu posłowi wszystko zapewnić, dobry pokoik, oczywiście wydatki na biuro poselskie, ale też osobne wszystkie przywileje związane z funkcjonowaniem posła w Sejmie. Słyszałam właśnie opinię jednego z posłów niezrzeszonych, że w sumie to jest super status, dlatego że Sejm, Kancelaria Sejmu musi o takiego posła porządnie zadbać. Także PiS wycofuje się na z góry upatrzone pozycje. Słyszę także, czytałam tekst Agaty Kondzińskiej na wyborcza.pl, polecam Wam także, że Jarosław Kaczyński dał zielone światło swoim posłom, aby występowali w regionalnych ośrodkach TVP, a przecież miała być totalna blokada, miał być totalny bojkot, bo przecież PiS twierdzi, że media zostały przejęte nielegalnie i w związku z tym nie należy z nimi w jakikolwiek sposób współpracować. Tyle tylko, że przed wyborami samorządowymi to naprawdę jest koncepcja samobójcza, dlatego że kandydaci PiS-u po prostu nie będą w tych ośrodkach regionalnych TVP widoczni i to dla nich nie będzie dobre. Stąd zmiana decyzji, no ale to już oznacza po prostu absolutne kruszenie się muru, więc ta historia, że w Polsce jest dyktatura, zamach stanu i tak dalej, czyli to, o czym Jarosław Kaczyński bez przerwy opowiada, no nagle się okazuje nie takie straszne, bo jak widać mandat poselski już jeden jest przejęty po Mariuszu Kamińskim, jak widać trzeba będzie się wycofywać z bojkotu TVP. W związku z tym trzeba uznać, że ewidentnie Prawo i Sprawiedliwość jest w niesamowitej defensywie. Dorzućmy do tego, do tej defensywy, fakt, iż ostatni sondaż prezydencki pokazuje, iż największe poparcie ma Rafał Trzaskowski, na drugim miejscu jest Szymon Hołownia, a dopiero na trzecim kandydat, ewentualny oczywiście, bo PiS o tym nie przesądził, kandydat Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że kandydat PiS nie będzie w stanie nawet wejść do drugiej tury.
No i to rzeczywiście będzie bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, ale to też oznacza pogarszającą się sytuację partii Jarosława Kaczyńskiego. Ale wracając jeszcze do mandatu po Mariuszu Kamińskim, tutaj ta procedura została już dokończona, dlatego marszałek Sejmu Szymon Hołownia przesłał informację do Moniki Pawłowskiej z pytaniem, a właściwie pismo z pytaniem, czy obejmie mandat, dlatego że ostatecznie PKW oficjalnie wskazała następczynię Mariusza Kamińskiego, chociaż jak zaznaczyła w swoim piśmie, nie staje po żadnej ze stron tego politycznego, prawnego konfliktu, ale właśnie Monikę Pawłowską wskazano. I znów, jeszcze raz, jeżeli PiS głosi, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami, to trzeba jasno powiedzieć, iż ta teza nie wytrzymuje testu logiczności. Dlatego, że prezydent Andrzej Duda zdecydował o ułaskawieniu obu panów już po wyroku drugiej instancji i zdecydował także o zatarciu tego wyroku, właśnie tego wyroku drugiej instancji, jaki zapadł w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. A skoro prezydent uznał ten wyrok, no bo musiał go uznać, skoro go zatarł, to chyba logiczne, a skoro uznał ten wyrok, to jest to oczywiste, że panowie stracili mandaty, dlatego że konstytucja w tej sprawie jest bardzo precyzyjna. Ktoś został skazany prawomocnie na więzienie, nie jest posłem, nie ma mandatu. W związku z tym tutaj nie ma żadnej wątpliwości i prezydent swoją decyzją jakby usankcjonował to ostatecznie, że panowie tych mandatów nie mają. Tutaj oczywiście trzeba też dodać, że PiS usiłując wepchnąć Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do Sejmu, podnosił, że Izba Kontroli i Spraw Publicznych orzekła w przypadku obu panów, że oni nadal są posłami, bo pierwsze ułaskawienie Andrzeja Dudy działa. No, z całym szacunkiem, Izba Kontroli ostała się z tym wyrokiem w sprawie Kamińskiego i Wąsika, jak Himizbach z angielskim, dlatego, że skoro prezydent zatarł wyrok drugiej instancji, to znaczy, że uznał, iż pierwsze ułaskawienie nie było skuteczne. W związku z tym ta decyzja tej Izby Kontroli, dodajmy, powołana przez PiS tylko i wyłącznie po to, żeby chronić polityków Prawa i Sprawiedliwości przed odpowiedzialnością, bo izba ta jest nielegalna w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nawet jeżeli uznając, że ta izba jakoś funkcjonuje i pewnie trzeba będzie uchwalić nową ustawę, żeby tę izbę zlikwidować, to tak czy owak to orzeczenie tejże izby było naprawdę zwyczajną chucpą i przekroczeniem swoich kompetencji, bo w przypadku wygaszenia mandatów Sąd Najwyższy tak naprawdę sprawdza jedynie procedurę, czy wszystkie formalności zostały dopełnione, a nie to, czy wyrok drugiej instancji istnieje, czy nie, bo to już jest jakby ocena merytoryczna. Ocenę merytoryczną wyroku drugiej instancji to Sąd Najwyższy może dokonywać w ramach kasacji, ale nie w ramach procedur wygaszania mandatu, które są oczywiste. Więc ta Izba Kontroli przy okazji sprawy Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego ostatecznie się skompromitowała. Miejmy nadzieję, że przyjdzie moment, w którym ostatecznie przestanie istnieć. A póki co Monika Pawłowska zagrała Jarosławowi Kaczyńskiemu na nosie.